Tu czwórka Polskie Radio i Efekt Wow. Rezicz cały czas z nami. Prawie 1 300 000 subskrypcji na YouTubie, na trzecim miejscu w rankingu YouTuberów, ale to musi być fajne. Jak ja bym tak miał, to bym sobie dyplom powiesił nad wyrem. Masz dyplom nad wyrem, czy nie? No, mam taki... Jedna! Jedna. Już nic nie mówię, dobra. Dobrze, przyłapałem cię. To teraz jeszcze porozmawiajmy o tym, co się dzieje poza tym YouTubem i poza kanałem. Czy zdarza się taki moment, że wiesz, że gasisz komputer i zamykasz i mówisz, dobra, będę robił coś analogowo. Tak, jak najbardziej, kurczę, i to bardzo często. Wiele osób myśli sobie, kurczę, jakiś flik z internetu, zapewne siedzi 15 godzin przy kompie, nie ma życia poza tym i zapewne jest chudy i brzydki. W każdym razie, wiele osób, wyobraźcie sobie... Nawet dzisiaj przeczytałem, przepraszam, ci przerwę. Sport na przykład. Żartujesz! Wyobraź sobie, że tak, że kilka osób, a nawet nie kilka, ale wiele osób sprzed komputera, którzy grają w gry, wobec sobie też ćwiczą, kurczę. Jeżdżą na motocyklu. To jest dobry przykład właśnie, bo motocykl. No ja sobie jeżdżę na motorku, bardzo często, ostatnio z ekipą zresztą, tak zwane enduro, to jest właśnie w terenie, po sobie popykamy tam, gdzie możemy. Tam, gdzie nie możemy, to raczej się tym nie afiszujemy. W każdym razie, dużo jeżdżę na motorze. Kilka razy w tygodniu zawsze jakaś tam ekipa się znajdzie, by pojechać na kilka godzin, wyszaleć się totalnie, całą adrenalinę w siebie wcisnąć i rozrzucić po całym terenie, po którym jeździmy i rzeczywiście to jest to właśnie, gdy potrzebuję takich dni, tak totalnie się wyszaleć, tak już naprawdę kosmos totalny, to biorę motor i jedziemy z chłopakami. Jeszcze dzisiaj, przeglądając różne informacje w internecie na twój temat, znalazłem taki wpis, nawet tytuł artykułu był, proszę pana, że jesteś ciachem internetu. Gosh. Nie no, nigdy nie przyznam temu rację. No, czyli, że nie, że nie jesteś. Nie, to dobrze. No, to jest tak, ale jesteś ładny i co na to powiem? Dziękuję, nie dziękuję. Nie mi to oceniać. No. Rezi, dobrze, to jeszcze mam zadanie specjalne dla ciebie. Mianowicie, szybkie pytania i szybkie odpowiedzi. Możesz odpowiadać od razu, bez zastanowienia i tak jest zazwyczaj najfajniej i najlepiej. To gotowy? Właśnie. Idziemy? No to dobra, to walimy. W internecie najczęściej oglądam... motory. Okej. Okay. Musiałeś się zastanowić. Bo kurczę, nie wiedziałem, czy powiedzieć gaming, bo to wypada, czy co, ale nie, motory. Bardzo często oglądam właśnie filmiki, jak ktoś jeździ na motorze. Na hejty reaguję. Czasem mnie to boli, przyznam szczerze, ale mimo wszystko zawsze bardzo staram się wyciągać z tego jakieś wnioski, jakoś to przeinaczyć na pozytyw i może nie przeinaczyć na pozytyw, ale wyciągnąć z tego pewne wnioski takie, by zrobić coś lepiej, by tego nie było. Przyznaj się, jak miałeś 13 lat, popłakałeś się? Nie, nigdy było. Z hejtu nie płakałem, okay, nie, aż taki mazgę nie jest. Internet dla mnie to? Taki mój dom, szczerze mówiąc. Taki kurczę, to nie są takie łatwe pytania. Internet, to jest takie miejsce, w którym potrafię się realizować. To jest bardzo dla mnie ważne. Nie potrafię tego jednym słowem ocenić. Kolejne pytanie związane z internetem. W internecie chcę być? Sobą. To najważniejsze. Zawsze. Twoja ulubiona produkcja? Ta prywatna. Prywatna? W sensie, tak, że YouTube? Tak, z twojego kanału. Czy Q&A, myślę, Q&A. To jest takie question and answer, że tam zadają mi ludzie pytania, ja odpowiadam. Często nagrywam na takim maksymalnym już flowie. Jak już taką fazę mam, to wysoką, że tak powiem, to są najlepsze produkcje. Zawsze to jakoś tak kojarzę z ogromną ilością energii. No i pytanie numer 6, co zapowiada, że to jest ostatnie pytanie. Mhm. Mianowicie, dzień zaczynam od... toaletki. No bo jak każdy. To jest oczywiste raczej. Chociaż nie wiem, czy nie odłączenia komputera, kurczę. No właśnie, ja spodziewałem się takiej odpowiedzi, racja, wiesz. Przecież po drodze idę do ubikacji, ale po drodze jest guzik magiczny, komputer się włącza, wszystko się świeci, dopiero potem toaletka. Czyli wszystko z tobą w porządku. Rezigiusz, tak. Czyli Remigiusz Jakub Wierzgoń był dzisiaj naszym gościem. Wielkie dzięki, że do nas padłeś. To ja dziękuję. Bardzo mi miło było.